może będzie się można z tego pośmiać. Dla mnie to jest też troszeczkę takie, przez ten śmiech, trochę jakby powiedziałabym ostrzeżenie. Może gdzieś za daleko idziemy, ale kto ma te granice wyznaczać? No, chyba sami ludzie. No przecież wiesz, że ojciec nie lubi, jak się mu przeszkadza. Nie lubi, jak tam się przesiaduje. Nie lubi, jak mu się coś rusza. No. On chyba się w ogóle nie lubi. Ewa Ziętek, no też bardzo przyjemnie i w ogóle, wiesz, fajnie było ją poznać i zagrać z nią. To znowu jest moja ulubiona scena, bo myślę, że chyba to jest najlepsza moja scena w tym filmie. Co? Coś do picia? Do jedzenia, czy... Orientuj się! Na pewno łatwiej jest grać z profesjonalnymi aktorami niż na przykład z Matwiejem. To bywa u reżyserów młodej generacji. Starsi są ci mało sympatyczni, są wredni, są złośliwi. Mam nadzieję, że nie sprowadzasz mi tego bydła do mojego mieszkania. Jedźmy z tym tekstem, jedźmy. Babcia, śpisz? Nabrałam w III Rzeczpospolitej warunków do grania teściowych, babć i cioć. Teraz jest babcia. Już jestem! Co to za aukcja? Wejdź na moją stronę, Maniac DVD, hasło 007 Bond. Strasznie mi się podobał scenariusz, to znaczy to jedną scenę, którą dostałem. I po prostu ja idę tam, gdzie jest fajna historia. A poza tym kocham Piotra Matwiejczyka, więc... Gdzie? Co wy myśleliście? Że sprzedacie dziewczynki na internecie jakiemuś zboczeńcowi, tak? Jestem policjantem, błyskotliwym, acz zmęczonym, który ma nawał roboty i przesłuchuje dwóch gamoni. Mam już kontakt tylko dla jaj. Dla jaj! To małpiatki bliźniacze na Wągrzy wspinają się do orlich gniazd. W tym filmie jestem matką głównej bohaterki, którą jej kolega wystawił na aukcję internetową. Dla mnie jest to czarna magia, prawda, ponieważ nie rozumiem, co to znaczy aukcja internetowa w ogóle. Ale no cóż, staram się zrozumieć swoje dziecko. Cześć, mamo! Udało mi się też pozyskać do roli naszego wykładowcy akademickiego, Roberta Makowicza, którego podziwiam i od którego uczę się gotować z programów telewizyjnych, ale tutaj postanowiłem dać mu rolę zgoła inną. Możemy kontynuować? Tak, zapraszam. Dziękuję. Teraz otwieramy czaszkę. Jestem patofizjologiem, czy też patomorfologiem, nauczycielem akademickim, człowiekiem, który uczy młodzież studiującą na Akademii Medycznej rozbioru ciała ludzkiego, mówiąc w największym skrócie. Ale to, co tu zobaczycie, bardzo może być pomocne przy domowym wyrobie wędlin. Trochę ta współpraca łamała moje dotychczasowe przekonanie, że praca na planie filmowym polega głównie na czekaniu, ponieważ zdjęcia szły niezwykle wartko. Co prawda część z nich odbywała się w prawdziwym prosektorium, a jest to miejsce leżące daleko od sfery moich zainteresowań. No, ale mimo wszystko było zupełnie, jeśli chodzi o atmosferę, nieprosektoryjnie. Mój bohater, czyli Piotr Stasiak, jest maniakiem kupowania na aukcjach internetowych płyt DVD, a w szczególności wszystkich filmów, które opowiadają o żywych trupach, czyli o zombie. Uwielbia filmy z flakami na wierzchu, chodzące trupy. Dlatego wiedziałem, że w filmie powinna pojawić się scena, w której on ogląda jeden z tych filmów. No a wiadomo, że kino niezależne ma niskie budżety i nie mogliśmy kupić sobie fragmentu filmu, żeby go pokazać. Postanowiliśmy nakręcić ten film. Wasze organizmy potrzebują żelaza. Gdzie ja jestem?
jak myślisz? Na ziemi żywych trupów. Na skażonej ziemi? Jestem w tym filmie właśnie kimś, kto z intelektualnego punktu widzenia zajmuje się eliminacją tych osobników w społeczeństwie, właściwie nie w społeczeństwie, tylko poza społeczeństwem, którzy się nadają do spożytkowania w sposób spożywczy. Praktyka, jaką nabyłem na tym planie, pozwala mi na przykład strasznie hałasują ci. Jest masa komarów, dlatego no zdjęcia są, powiedziałbym, w bardzo ekstremalnych warunkach. To było wielkie dla mnie przeżycie grać z reżyserem. Przeżywam to do tej pory i myślę, że dzisiaj w ogóle nie zasnę w związku z tym, bo cały jeszcze wciąż się trzęsę. To jest bardzo uniwersalny temat, bo każdy z nas w jakimś stopniu jest pożeraczem ludzkiego mięsa. Także myślę, że jest to film dla mas. Dlaczego czapka? Ponieważ zauważyłem, że znaczy to jest taka metafora i przenośnia, paralela taka troszkę, że zauważyłem, że bandyci, ludzie handlujący ludzkim ciałem chodzą w takich czapkach. I pomyślałem sobie, że to będzie dobrze, jeśli na przykład policjant zaszyje się, podszyje się za takiego bandytę i będzie w czapce. I będą myśleli, że on jest swój, że i się tak dadzą wkręcić, a on im powie, haha, mam was. Sierżant Władysław jest. Ja, przepraszam. Panie Władziu? Tak, wolę. Myśleliście, że się z tego wywiniecie? No, ja kiedyś miałem taki egzamin na studiach z chemii i mi się właśnie udało wywinąć, to myślałem, czemu... Co myślałeś? Kiedy kręciliśmy w mieszkaniu Piotrka, miałam do zagrania taką scenę, że wychodzę od niego z mieszkania i rozstaję, wyprowadzam się, biorę wszystkie rzeczy i odchodzę. I akurat w tym samym czasie chodził ksiądz po kolędzie, który patrzył na to, a było chyba z 6-7 dubli. I za siódmym razem on tak stanął przede mną i mówi: mogłaby się pani zdecydować. Nieważne, to jest komedia. Ale mówiłem, żebyśmy się ustawili tak, żebyś mógł odjechać kamerą do takiego pięknego kadru. I jest super. Wiesz, co mówisz. Bo najważniejsze w filmie jest, żeby było słychać i widać. Dante Licioziel, miałeś włosków już takich na brodzie i wąsach? 49. Ja mam to pod kontrolą. Było trudno, aczkolwiek bardzo sympatycznie wspominam pracę na planie i pracę moją jako aktora. To jest ogromne doświadczenie. Granie z tym, jak on się nazywa? Matwiejczyk. Z panem Matwiejczykiem. To w ogóle ja uważam, że to jest niewykorzystany talent aktorski. Gdzie ja jestem? Pomysł jest śmieszny i mam nadzieję, że będzie z tego film nie tyle zupełnie zabawny, co też momentami zabawny, a momentami dający wiele do myślenia. Dobra, chwila, czekaj. Jestem... Kamera i kamera! Kamera! Co się stało? Mamo!